Jakby witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na modach, fantastyczny Minecraft. 91 odcinek, ale co tu się wydarzyło? Się zastanawiam. To jest jakby chunk, ale ten chunk jest, po pierwsze jest wyjęty tam ze środka, więc a co to tam jest? Tam nie wszystko jest wyjęte, ale większość się wyjęta ze środka. Znaczy prawie cały chunk. I tam go nie ma, wraz z bedrockiem oczywiście, o dziwo. A po drugie jest on odwrócony do góry nogami. Co to są za bloki? Ej, to jest żwir, okej. Patrzcie na to. Chłe. Poleciało w nicość. Zrobimy tak samo z tym. Z tym też. Ale śmiesznie. Ej, bo to spadnie teraz na to i co się z tym stanie? Wow, nic. Okej, dziwne to było. Myślałem, że powinna zaktualizować wszystkie te bloki, ale z jakiegoś powodu nie. No okej, w kamieńczeje. Kurde, ale jak tu laguje w ogóle? Może to jest jakiś zbugowany chunk. Taki co laguje dosyć mocno. W kamieńczeje udajemy się do domku. Poświęciłem dzisiaj troszeczkę więcej czasu. Wow, w ogóle czy to jest możliwe? Czybym nagrywał nie w nocy? Tak, powiem wam, że jest 17 godzina i nagrywam, bo mam akurat okazję. Nie ma nikogo w domu. Ale powiedzcie mi, wyjaśnijcie mi, bo ja jakby patrzę teraz za okno i jakby już słońce zaszło. Nie ma już słońca, jest już ciemne niebo, jest czarne jest już. I powiedzcie mi jakby, czy to tak zawsze wyglądało? W sensie to zawsze tak w zimę już o 17? Bo ja za każdego roku mam takie, ej, czy ten czas zachodzenia słońca nie cofa się do tyłu z każdym rokiem? Nie, mam takie wrażenie za każdym razem, ale jakoś nie wiem. Nie zachodzi słońce o 10. Tutaj już parę rzeczy porobiłem, dyski mam też powymieniane. Posortowałem sobie też w dyskach, jak możecie zobaczyć, tutaj mam zajęte wszystkie dyski. O, dobra, już wyjąłem coś, czyli tu jest 62 typów. Ale tu jest 63, tu jest 63 i tutaj wszystko włożyłem, a tutaj są po prostu tylko i wyłącznie bloki diamentów posortowane. I starałem się zdobyć moby do wykonania tego konkretnie zadania, już wam pokazuję którego. Do tych czterech zadań starałem się znaleźć moby, w sensie do tego to pójdziemy do piekła sobie po prostu. Ale najbardziej tego i już wiem jak zdobywać to, w sensie wiedziałem wcześniej, ale znalazłem trochę lepszy sposób. Musiałem zrespić sobie takiego potwora jak Itaqua, w sensie zrespić. Musiałem się udać do tundry i siedzieć tam na wystarczająco długo, żeby to się wydarzyło. Mam też tutaj Sludge Lorda, no właśnie, możemy zabić sobie z tego Sludge Lorda. Tylko się zastanawiam, czy to tutaj zrobić. Wiecie co? Ja wiem, co zrobię. Ja wiem, co zrobię. Kurde, przydaje się nawet taki kill-off, kurde. Bo taki kill-off to niezły jest. Powiem wam tak, możemy wyłączyć, znaczy w kopalni obsydianu. Możemy wyłączyć spawnery nasze endermanów, ponieważ od teraz generować będziemy pieniądze za pomocą już tylko i wyłącznie, znaczy tylko wyłącznie. No, będziemy generować zdecydowanie więcej pieniędzy za pomocą. Czym ty jesteś? Kurde, dziwny jakiś tam ten pająk był. Dobra, odetnijmy zasilanie. Zróbmy transfer limit 8. No. O, dobra. Tutaj też transfer limit 8. Aha, to wszędzie to tak było, okej. Okay. A tutaj też? Nie. Ale zróbmy, że będzie 8, niech będzie 8. Żeby się mi tutaj po prostu nie... Ojeju. Żeby mi się to po prostu w ogóle moby nie respiły. Chociaż i tak chyba będą się respić, co? Bo te pająki, to nie wiem. I zresztą sobie tego tutaj Sludge Lorda, on powinien zostać chyba zepchnięty. I ja bym chciał po prostu, żeby on tutaj był, po to, żeby... A czemu ja nie mogę go tutaj postawić? Wait, chwila. Ej, o co chodzi? Sludge Lord, no ja chcę go postawić tu, o. Chcę go postawić. Dlaczego nie mogę? Oj, przepraszam. Przecież ja go zrespiłem na tym, dosłownie go na tym zrespiłem. Czemu nie mogę go tu odłożyć? O, lipka. Co? O, i co tu się wydarzyło? O, jest Sludge Lord. Ja bym chciał, żeby on został zepchnięty na dół i żeby go poskromił po prostu mój mob masher, ponieważ w taki sposób... A co tu się wydarzyło? Ej, co jest? Okej, dziwne. Kurde, on się nie zepchnie. Dobra, to zrobimy go tym drugim moim mob masherem. Ale za to i takłe... A, no tak, muszę wyłączyć jeszcze. Muszę jeszcze wrócić i wyłączyć... Co muszę wyłączyć konkretnie?
Konkretnie muszę wyłączyć odśmiecanie naszego systemu zbierającego rzeczy, ponieważ wszystkie rzeczy, które nie są tutaj zaznaczone, będą po prostu wyrzucane automatycznie. Ja nie mogę do tego dopuścić, bo wtedy straciłbym wszystkie te dropy. Mam też kilka takich mopków, zaraz wam pokażę, tylko wejdźmy gdzieś do środka, o, na przykład tutaj. No i trzeba uzupełnić tamtą ziemię, ale to się zaraz tym zajmę. Mam po pierwsze tego Sludge Lorda, z niego dostajemy takie te patyki, które nam będą trochę później niezbędne. Mam też Itakue, Itakue, właśnie Itakua. Postaramy się to też postawić gdzieś, tu na przykład tu. O, udało się postawić, ale czy zostanie zrzucony? Mam nadzieję, że tak. Nie zostało, dlaczego? No, już mnie tam. Już mnie zrzucaj się na dół. O, chyba został zrzucony. Nie, tu jest. Ale zaraz postaram się, żeby został zrzucony. Dobra, no nie przejdziesz, gościu. No musisz tam spaść. Co on zrobił? Przeszedł sobie po tym po prostu. Lolol. Dobra, zróbmy to inaczej troszeczkę. On jest dosyć niebezpieczny. Nie wiem, czy mogliście to zobaczyć, ale on ma tam chyba 3500 HP, czy ileś. Ojeju. Dobra. Czy on spadnie teraz na mnie? O nie, wybuch... Ej, wybuch creeper, ale się nic nie stało, okej, okay, dziwne. Dobra, jest, spadł, bardzo dobrze. Teraz go zabiję z lootingiem, po prostu chciałem, żeby był looting 10, bo potrzebujemy 8 jego pazurów, a z niego wypadają od 0 do 4, a bardzo trudno było i bardzo długo mi zajęło, żeby go zdobyć, więc chciałem teraz po prostu go załatwić. I z niego wypadają też coś takiego jak Foul Bristle, mam już tego 3, ponieważ jest jeszcze coś takiego jak chyba Foglet? Tak, jest jeszcze Foglet, z Fogletów też wypadają te Foul Bristle, czy cokolwiek. I one też mogą zostać pozabijane. Ocelot Foglet, drugi Foglet i jeszcze jeden Foglet, trzeci Foglet, okej. A wszystkie Fogleciki już są załatwione, jeszcze tego Sludge Lorda będzie trzeba zabić. A Ocelota wziąłem już na przyszłość, jak będę robił ten Peaceful modyfikator do mojego świata, bo pewnie będę robił. Do świata oczywiście diamentowego, jeżeli nie widzieliście, jak zrobiliśmy świat, który jest wypełniony blokami diamentów, to zapraszam, możecie sobie obejrzeć. Kurde, trochę tutaj taka ciężka operacja. Dobra, ale skoro nie będziemy już tutaj raczej wchodzić, to weźmy tak. O nie, Undertaker, gin. Weźmy sobie Dirta, na przykład ze stack. Stack Dirta na przykład, o. I wypełnijmy to, o kurde. Dobra, wypełnię to w taki sposób, powiedzmy, mniej więcej. Dobra. Bo wy sobie tutaj za dużo troszeczkę pozwalacie. Wy tam się chowajcie, moby malutkie, kruchutkie. A ja sobie to tutaj wypełnię, tu raz, tutaj dwa jeszcze. Bo tutaj jest większa przerwa, co nie? Kurde, co tu? Okej, okay, dobra, dziwne. Dobra. A teraz już jest w porządku. Zaraz będzie wypełnione i po prostu postawimy tutaj te dwa Drop of Evil, żeby to po prostu wypełnić. Drop of Evil, akurat mam nawet 4 w ekwipunku. O, no i teraz pięknie git, wszystko jest wypełnione i teraz mamy wracać do góry, o! I obsydian, może troszeczkę więcej tego obsydianu wezmę i zatykamy to po prostu i potem zbierzemy te materiały, co wypadły. Mam po prostu nadzieję, że 8 wypadnie tych pazurów z tego potwora. Co jest moim większym zmartwieniem, to że musimy jeszcze pójść do willi, a ja tak bardzo jak zwiedzałem cały świat, to tej willi jeszcze nie znalazłem, ale zrobimy sobie coś takiego jak Biomi Marker, to nam troszeczkę pomoże, ponieważ udamy się na przykład 20 tysięcy kratek w tę stronę i użyjemy Biomi Markera, żeby znaleźć właśnie Dark Forest, na którym się tylko te wille spełnią, przynajmniej mam nadzieję, że tak zrobimy. Dobra, patrzymy, co tutaj jest. Co zdobyliśmy, co udało się. Mamy 14 Foul Bristle, to bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest wystarczająco, ale mam nadzieję, że to jest wystarczająco, bo nie będę znajdywać więcej tego. A gdzie są pazury? Bym chciał wiedzieć, gdzie są pazury, które wypadły z tego potwora. Dobra, w każdym razie zajmę się tym troszeczkę później, ponieważ potrzebuję teraz udać się w sumie. W sumie co byśmy mogli porobić, bo musimy te questy wykonać jakoś. No dobra, to zróbmy to w sumie, szczerze mówiąc, zróbmy sobie to po prostu. Więc tak, 4, 11, a to więcej będzie mi tego potrzebne. Nie no, super, genialnie.
Bo tak, 4, 11, 17 i 20. Dobra, no to potrzebuję 20, mam tylko 17. Boże. O Jezu, 3 mi brakuje. Czajcie 3. Fajnie, nie? Dobra, idę to po prostu załatwić. Widzimy się za jakieś 5 godzin. Na razie, cześć. Zaraz się zobaczymy za chwilkę. Dobra, powiem wam, że jestem już troszeczkę po takiej, no, dłuższej, krótszej nocy, są oczywiście względne pojęcia. Powiedzmy, tam, nie wiem, po 40 minutach może. I mam już trochę tego foul blistre. Foul. Wiecie co, nie, zróbmy sobie to tak inaczej. Faminę. O, i będziemy mogli sobie na bieżąco robić na przykład hełm, jeden hełm, jedno to. Jedno to acidic. A, bo to ma korozję w 3, pewnie dlatego nie weszło. Wcale nie mam jelit, ale przyps. Dobra, wiecie co? Blokujemy to, blokujemy to. Nie, to może być odblokowane i bierzemy jelito. Dobra, mamy jelito, możemy to odblokować. I idziemy. Znaczy, w sumie tutaj idziemy, szczerze mówiąc. Robimy sobie tą klatę. No i oczywiście to i to po prostu z tego full bristla. Jeszcze mi trochę tego zostało. W międzyczasie też odszukałem te scythe clawy, które tutaj mieliśmy w tym naszym tutaj systemie sortowania. Nie wiem, może po prostu nie wyszły z absorption hoppera czy coś takiego, nie wiem, ale nie wiem, to by było dziwne w sumie, ale dobra, nieważne, nieważne. Najważniejsze jest to, że mamy w końcu zrobiony ten. O! Ale fajny miecz! Jak uderzymy nieumarłe stworzenie, to dostajemy jeden punkt głodu. Ej, to daje głód, to jest akurat bardzo fajne. Dobra, odbierzmy to i to i Untamed Black Market Container. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, po co ja kompletnie miałem to robić, bo ja rozumiem, że. Aha, to jest ciekawe, ponieważ jak będziemy mieli cały set, to nie będziemy mogli już nic jeść, ale będziemy dostawali dwie szyneczki głodu i pół serduszka za zabicie jakiegoś czegokolwiek. Ale to jest generalnie słaba zbroja, ona jest na poziomie nie wiem czego, diamentowej zbroi, proszę was. Przecież, no przecież, no przecież. A co tutaj? No, ale nieważne. Femin, chciałbym sprawdzić, jak to działa. Tylko zastanawiam się, czemu mam stały głód. To nie wiem. Chyba, że ten miecz mi daje głód. Po prostu daje głód, ale może mi przywracać jeden punkt głodu za zabicie jakiegoś. Dobra, to była głupia decyzja. Ale czy mogę się zespić tu jakiś słabszy mob? No, kiedy są potrzebne słabsze moby, to nie ma ich, ale kiedy nie są potrzebne, to jest ich po prostu od zasrania. Co za beznadzieja. Dobra. Zobaczmy, czy ten miecz dał mi głód. Tak, on daje głód, czyli po prostu nam tutaj go przypraca. Biome Staff Aurorian Forest. O! Znaczy, że możemy zrobić Aurorian Forest wtedy wymiar? Się zastanawiam, czy tak jest rzeczywiście. Może tak być. Nie wiem, nie znam się. Poza tym. Scythe. Miałem 11 tego. Bierzemy, wypełniamy questa i chowamy to z powrotem, bo w sumie nam jest bezużyteczne. Box of Sealed Evil. Okej. Okay. Mana Steel Axe. Szczerze. Box of Sealed Evil. Co to jest takiego? Wow, to mi dało Strength 2 i Resistance chyba 1 na 20 minut. Ej, ale fajne. Ale fajne. To mi się na przykład. Podoba mi się. Dobra, następne jest to. Dreamcatcher. No właśnie. Mossy Stick. No właśnie, ten Mossy Stick wypada właśnie ze Sludge Lorda. Wiecie co, ja sobie zrobię tak. Sharpness. Zrobię sobie Sharpness o to konkretnie. Mieczy trochę będzie trzeba zrobić. 40 z tego co widzę. Dobra, to zróbmy ich. Nie wiem. Teraz zobaczymy, ile ich sobie zrobię. Zjedźmy od razu na dół, gdzieś do 40. Dobra, to będziemy widzieli, jak one podróżują sobie. Więc jak pojawią się tutaj. O, pojawiły się tutaj. Dobra, ile jest ich?
29, 30, 3, 1, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 40. Wrzucamy sobie je i teraz jesteśmy w stanie robić to i zrobić tego 10. Dobra, pięknie. Bardzo, bardzo, bardzo to jest po prostu. Ten terminal, tak samo też jak w Fine Storage, są po prostu bardzo wygodne, nie tylko o ile dlatego, że, co ja właśnie powiedziałem, że jesteśmy w stanie sobie wszystkie rzeczy skoncentrować w jednym miejscu, do którego mamy mieć dostęp za pomocą jednego bloku, czyli tak jakby jednej skrzynki, która ma technicznie nieskończoną, technicznie nieskończoną pojemność. To jeszcze na dodatek jesteśmy w stanie sobie craftować za pomocą tego, wyciągając surowce bezpośrednio stamtąd, a nie pośrednio, nawet nie pośrednio przez nas, tylko po prostu wyciągając je stamtąd. Więc dlatego to jest takie generalnie fajne. Tam mamy taką arenkę małą drewnianą, co nie? Ja bym tutaj wsadził Sludge Lorda i odpalił tą maszynę. Myślę, że on się nie przedostanie tutaj. Więc wstawię Mob Mashera na przykład tu. Dźwignię nam na przykład tu. I wstawiam i o. I tego gościa wstawiam. Na przykład, a postawię go tu. Niech będzie. O nie, ale on się pali. O nie, to mi się już nie podoba akurat z kolei. Ale może jak będzie na mnie przychodził, to. Więc co, zrobię coś innego troszeczkę. Zrobię coś takiego, że postawię to tuż przy nim dosłownie. A, bo on jednak przychodzi do mnie. No super, że jednak przychodzi do mnie. Jakbym go popchnął tam. O, i zamknął go na przykład. Gdzie mogę to najbliżej położyć? Tutaj, dobra. I jak to odpalę. Ojej, co się wydarzyło? Zginął? Nie, nie mógł zginąć. No nie gadajcie, że on zginął, no. Od czego? Od czego zginął? No, od czego? Od czego zginął? Miał jakieś 1000 zdrowia. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. O, nie, nie, nie. Rage W, Rage W, powiem tak. On nie miał prawa od niczego zginąć, bo od ognia dostawał 2, maksymalnie, nie wiem, 5 obrażeń na sekundę. Nie, 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 nie. Nie będzie mi tu ta gra uczciwych ludzi. Aha, bo w ogóle źle go postawiłem. Nie będzie mi tu gra uczciwych ludzi po prostu gnębić za to, że nie wiem, cokolwiek. Zróbmy to w takim razie tak może, że tu go postawię i rozwalę mu to. I go teraz zabiję. I dostanę z tego. No, powinienem dostać chociaż właśnie. Co mi wypadało? 5 patyków, tak? Są potrzebne do tego Dreamcatchera. Okej, no to w porządku. Dobra, ile patyków? Ile? 25 nawet. No i to mi się podoba. No i zrobiliśmy to w uczciwy sposób. Nie, ja się nie zgadzam, że to było oszustwo, bo co to miało w ogóle być? Zniknął sobie. No żarty sobie robi giereczka. W sumie nie powinienem tego tu wrzucać, no ale dobra, w sumie bez różnicy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co web? Nie mam kobłęba. Jakim cudem nie mam kobłęba? Chciałbym wiedzieć. Co web? Ale to chyba łatwo można jakoś zrobić. No właśnie, tutaj na modach można to bardzo łatwo zrobić. Co web? I potrzebuję teraz czarne pióra, tak? Blask. Powinienem mieć trochę czarnych piór. Gdzie są moje czarne pióra? Aha, super. Blask. Z czego to wypadało? A. Feather, jak już raczej. Black Feather. No i się nie dowiem oczywiście. Pewnie z jakiegoś ptaka, którego będę chyba musiał teraz szybko poszukać. Dobra, kruk mi chyba da czarne pióra. Ta, mam czarne pióra. No i S. Nie zajęło mi to długo. Mogło nawet cięcie być nie wymagane. Zastanawiam się. A to jest co? Bubble Annie. To wstawiłbym to za to na przykład, póki co, na chwilę i się poszedł przespać. Zobaczymy, co to by zrobiło. Zaraz się przekonamy, tylko deski tu włożę i łuk tutaj. Dobra, wiesz co? Okej. Całe szczęście umarła sobie. Pójdziemy się przespać i zobaczymy, co to po prostu robi. Bo to wyłapuje podobno z naszych snów właśnie jakieś potworne kreatury. Mam nadzieję, że to nie zrespi mi. Podejrzane.
Nie wiem, w sumie to bezużyteczne jest, nic nie robi, ale tylko dla questa to zrobiliśmy, szczerze mówiąc. Dobra, Box of Sealed Evil. I teraz, no otwórzmy to sobie, bo sprawdźmy, czy to daje to samo. Nie, to coś pojawiło, ale to coś zniknęło. Dziwne. Dobra, teraz zrobimy sobie tego ostatniego questa tutaj stąd. Okej. To, czyli musimy małą salamandrę gdzieś znaleźć i dać jej cane beef. Co to jest cane beef? Cane beef. O, takie coś. Raw beef, sugar cane i molten fry pan. Okej, w porządku. Tam gdzieś krowy widziałem, krowy były, beef. Nie mam beefu niestety, więc zabijemy sobie jakąś jedną króweczkę. No niestety przykro mi króweczko, no ale, no ale muszę wypełnić questa, no to co zrobić, to nie, no muszę wypełnić tego questa. Bo jeżeli tego nie zrobię, to nie będę w stanie sprzedawać diamentów po najbardziej opłacalnej i najbardziej najszybciej transakcyjnie przechodzącej cenie. Więc jesteś tutaj niezbędna dla naszej ekonomii, żebyśmy przetrwali, ponieważ już nie produkujemy pieniędzy tak generalnie w ogóle. Znając moje szczęście na tym modpaku, to to jest tylko, przecież oczywiście, 33% szans, więc zróbmy sobie tego po prostu kilka. I się zastanawiam, co się stało z moim molten frypanem. Molten... Dziwne. Czasem mam wrażenie, że poznikały mi bloki na przykład. Mam takie wrażenie czasem. Zastanawiam się, czy mam jeszcze jakiś system przechowywania przedmiotów. Mam. Jest to anti-barrel i tam pewnie jest mój molten frypan. Okej, to w porządku w takim razie. To udamy się tam wtedy. No tak, raczej na pewno tam jest mój molten frypan, bo ja pamiętam, że dużą część rzeczy odśmiecając sobie skrzynkę, dużą część rzeczy, które bardzo rzadko używam, a się nie stakują, właśnie powrzucałem tam, bo to jest właśnie tak wygodne w przetrzymywaniu tam, więc wrócimy sobie tutaj, prosto do miejsca, gdzie jest nasz magazyn ogólny i do antibarela i molten frypana szukam. Jest, jest molten frypan, no właśnie. Teraz wsadzam tu, o, tak, i bierę 26 cane beefów. Myślę, że mi wystarczy. Teraz musimy tylko znaleźć salamandrę, jakąś malutką, oczywiście salamandry są w netherze, i spróbować ją oswoić. Tyle, że odcinek zbliża się chyba ku końcowi, więc oswoimy tą salamanderkę. Będzie koniec odcinka, w sensie zbliża się ku końcowi, no czasu nie ma za dużo. W sensie jest po prostu, jeju, odcinek jest trochę długi, chciałbym go skończyć. O, tak powiem powiedzieć od początku. Więc znajmy salamandrę, tu mamy dużą salamandrę. Duża salamandra średnio mnie obchodzi, z niej mam tylko to mięso i nic, nie ma żadnego więcej pożytku z niej. O, blaze powder z niej wylatuje. No to szczerze mówiąc, no to ten blaze powder, który z niej wylatuje, jest bardziej przydatny niż w ogóle to mięso, które z niej wylatuje, a może tylko z niej wylecieć. I to jest po prostu paradoks, na przykład jeden z wielu, które ta paczka modów po prostu zawiera w sobie. Niesamowite po prostu. Okej, szczerze mówiąc, długo to nie zajęło. Dobra, dawaj, oswaję się. Salamander is following. No i co? I co? Jakby. Dobra, zamknijmy cię, zanim cię coś nie zabije. I przenieśmy cię do normalnego świata, tak myślę przynajmniej. Portal jest tam, ale zastanawiam się, co z tym questem? Co? No, ale jakby, ale co jakby? Co teraz? Jeden hidden quest. O nie. O nie. Jeden hidden quest, mam nadzieję, że nie są tutaj w introduction, mam taką nadzieję, tylko oby. Możliwe, że muszę wyrosnąć tą salamandrę. Może muszę ją wyrosnąć. No, no to średnio by było wtedy, no ale dobra, to wtedy bym zrobił to, no ale to już nie w tym odcinku, nie? To już, żeby było jasne, w tym odcinku już tego rady dać nie damy już tego, znaczy... Nie damy rady już tego zrobić. Rady nie damy właśnie. Więc zrobimy to pewnie w następnym odcinku. W sensie będę miał to gotowe na następny odcinek.
No raczej na pewno już, no raczej już na pewno myślę, że będę miał gotowe to. Dobra, wchodzimy z powrotem do naszego wymiaru. Dobra, i zamknijmy ją. Może zamknijmy ją tutaj. Może zróbmy pożytek z tego i ją tutaj zamknijmy. W końcu. Zastanawiam się, czy ona wyrasta tak jak na przykład krowa albo kurczak, że dawanie jej tych cane beefów będzie zwiększało jej po prostu. Będzie sprawiało, że będzie szybciej dorast. O! Dorosła. Ale nie do końca, jeszcze nie do końca dorosła. Jest taka średnia salamandra, średniej wielkości, no ale w każdym razie oswoiliśmy sobie salamandrę, bardzo fajnie. Może ona jakaś super mocno atakuje, wydaje mi się, że pewnie tak, więc będzie może przydatna do zabijania mobów, chociaż nasz szczur i tak jest lepszy. No ale w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, myślę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i komentarz, a ja się póki co z wami żegnam, na razie, cześć. Odcinki codziennie o 18:00. I jutro też, więc wpadajcie, okej? Cześć!